poniedziałek o godzinie 5 rano 16 maja 2022 roku jeden z periodyków w Las Vegas publikuje artykuł naświetlający skandaliczne zachowanie w biurze nadzorującym spadki. Jest to odpowiedź na lawinowo spływające do redakcji skargi uciemiężonych przez swojego szefa pracowników. Ci czują się zastraszani i nierówno traktowani. Jedynie wybrańcy przełożonego zbierają najlepsze kąski i zajmują się rzeczami znacznie wykraczającymi poza ich obowiązki. Na domiar złego poszkodowani dostrzegają, że pomiędzy przełożonym a ich biurową koleżanką rozkwita bliska więź, znacznie odbiegająca od koleżeńskiej relacji, jaka powinna łączyć tych dwoje. To się nie może dobrze skończyć. Jeden z doświadczonych dziennikarzy śledczych zaczyna dokładnie przyglądać się tej sprawie i próbuje poznać opinię dwóch stron, aby zrozumieć kontekst zjawiska. Każdy ma szansę ustosunkować się do zarzutów, a jak się okazuje, druga strona ma coś na swoją obronę. Wychodzi na jaw, że problem ma nieco głębsze podłoże. Reporter tego kalibru nie mógł przecież o tym nie wiedzieć. Jest sobota 3 września 2022 roku. Zaniepokojone małżeństwo od 12 godzin interesuje się nieobecnością ich prawie 70-letniego sąsiada. Z samego rana przychodzą na jego posesję, pukają do drzwi, próbują się do niego dodzwonić na telefon komórkowy, ale nikt nie odbiera od nich połączenia. Wtedy dostrzegają coś nietypowego leżącego w gąszczu krzaków przyległych do sąsiedniej działki. Podchodzą bliżej i ich oczom ukazuje się widok zasztyletowanego sąsiada leżącego w kałuży zeschniętej krwi. Kolejnego dnia ten sam lokalny periodyk publikuje artykuł, że ich kolega z redakcji został zamordowany i poszukiwany jest sprawca. Czyżby dziennikarz dotarł do informacji, które nie powinny ujrzeć światła dziennego? Jeśli chcesz się dowiedzieć, kim był morderca i co doprowadziło do śmierci dociekliwego żurnalisty, czy zaszkodził pracownikom biura, lokalnym biznesmenom, a może komuś jeszcze, to pozostań ze mną, bo mówię o tym, co było. Aleksandra Jagiełło. Styczeń 2019 roku do 2 września 2022 roku. Las Vegas, hrabstwo Clark, stan Nevada. Dziś przedstawię Wam sprawę wielowątkową i wielopłaszczyznową. Aby dobrze zrozumieć kontekst sprawy, a co za tym idzie motyw działania sprawcy uznanego przez ławę przysięgłych winnym, zachęcam do wysłuchania tej historii do końca. Robert wraz ze swoją patchworkową rodziną, jak każdy, przygotowuje się do otwarcia nowego 2019 roku. On, jego żona i trójka dzieci żyją w zgodzie w willowej dzielnicy zachodniej części miasta Las Vegas, nieopodal Parku Narodowego Red Rock Canyon. Przed piętrowym domem dumnie stoją zaparkowane trzy samochody. Ciemnobrązowe BMW, czarna Tesla i rodzinny czerwony SUV Yukon, używany przez panią domu. Robert ceni sobie jednak niemiecką markę. 45-letni mężczyzna cieszy się na myśl o nowym stanowisku, które obejmie od początku nowego roku. Powieli tradycję rodzinną i po latach pracy w licznych organizacjach niosących potrzebującym głównie pomoc prawną, w końcu obejmie polityczne stanowisko administratora publicznego w hrabstwie, w którym mieszka od 20 lat. Do wszystkiego w swoim 45-letnim życiu doszedł sam i ma prawo być z siebie dumny. Jako nastolatek nie miał szans na dzienną naukę, bo po rozwodzie rodziców musiał się zajmować młodszym rodzeństwem i się opiekować matką. Pracował z nią fizycznie, a później, kiedy już dorósł, został technikiem klimatyzacji, aż następnie technikiem informatyki. Dopiero kiedy się rozwiódł, ponownie ożenił i urodziło się drugie dziecko, rozpoczął się kształcić w szkole prawniczej. Robert po nowym roku ochoczo przychodzi do pracy.
Poznaje swoich nowych kolegów, około 10-osobowy zespół pracowników biurowych i 15 innych, którzy pracują głównie w terenie. Od razu przystępuje do swoich obowiązków służbowych. Skrupulatnie planuje każdy dzień, a zadania do zrealizowania wypisuje na kartce papieru. Później wykreśla je z listy, kiedy uzna, że zostały wykonane. Czuje się zobowiązany przed obywatelami do uczciwej i wytężonej pracy. To oni 6 listopada 2018 roku oddali na niego swoje głosy. I tu uwaga. Administrator publiczny w Nevadzie to stanowisko polityczne. Osoba jest wybierana w demokratycznych wyborach, gdzie kandydaci ubiegają się o elekcję lub reelekcję, prowadząc własne kampanie wyborcze. Zadaniem administratora jest zarządzanie masą spadkową po zmarłym w przypadku, gdy ten nie zostawi po sobie testamentu lub zaznaczy w testamencie, że chce, aby administrator publiczny zajął się jego majątkiem po śmierci. Jeśli ktoś umrze w domu bez względu na przyczynę śmierci, policja kieruje tę sprawę automatycznie do biura administratora publicznego. Biuro prowadzi tak zwany skarbiec rzeczy po zmarłych, a także zajmuje się nieruchomościami, które po ich śmierci stoją puste. Administrator publiczny współpracuje z firmami zewnętrznymi zajmującymi się obrotem nieruchomościami. Ci zaś nadzorują remont domu, a później go sprzedają. Za to oczywiście otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3 do 3,5% wartości nieruchomości. Zadaniem administratora jest doprowadzenie do najkorzystniejszej cenowo dla spadkobierców sprzedaży nieruchomości. Kiedy trwa remont domów, pracownicy biura administratora szukają krewnych, potencjalnych spadkobierców, którym przekażą odzyskaną wartość majątku. Dlatego to jest zawód zaufania publicznego. Nad pracą administratora publicznego jako osoby hrabstwo jako urząd nie sprawuje kontroli, jedynie monitoruje warunki pracy panujące w biurze. Robert podchodzi do swoich obowiązków sumiennie, można powiedzieć wręcz nadgorliwie. Pod lupę bierze wszystkie otwarte sprawy, a jest ich sporo. Nastaje początek 2020 roku. Niezbyt głośno dochodzą pierwsze sygnały o jakiejś dziwnej chorobie wirusowej, która zaczyna zbierać swoje żniwo w Wuhan w Chinach. Brzmi groźnie, ale na ten czas nikt nie przypuszcza, jakie może nieść za sobą konsekwencje. Robert jednak swoją uwagę skupia na nieruchomości sprzedanej 31 grudnia 2019 roku za cenę 232 tysięcy dolarów, która szybko została ponownie sprzedana za cenę o 50 tysięcy dolarów wyższą. Administrator przygląda się tej sprawie nieco bliżej. Postanawia sprawdzić, czy przypadkiem osoby związane z obrotem nieruchomości po zmarłych nie sprzedają ich majątku pomiędzy sobą po zaniżonych cenach, a później odsprzedają z zyskiem. Ciekawe, czy pierwszy kupiec jest pracownikiem biura nieruchomości, które sprzedaje dom. To mu się nie podoba, bo wygląda jak przekręt. Sprawdza też inne sprawy, które zbyt długo się ciągną. Tutaj zadaję sobie pytanie, skąd tyle otwartych tematów? Czyżby pracownicy byli przeciążeni swoimi obowiązkami? Może powinien je inaczej rozdzielić pomiędzy pracowników lub zatrudnić dodatkowy personel? Okazuje się, że nowe miejsce pracy wymaga gruntownych zmian. Robert nie daje za wygraną i przedziera się przez kolejne tomy dokumentów. Trafia na raport z pracy biura z 2017 i 2018 roku, w którym jedna z pracownic pracuje 40 godzin tygodniowo więcej niż pozostali. Przy podstawowej pensji 150 tysięcy dolarów za dodatkową pracę otrzymała kolejne 140 tysięcy dolarów. Ta dysproporcja jest nie do przyjęcia. Urzędnik ostatecznie decyduje się na zatrudnienie nowych pracowników i efektywne rozdzielenie obowiązków.
Na samym początku, kiedy chce ingerować w pracę swoich podwładnych, aby przyspieszyć działania operacyjne biura, spotyka się ze zdecydowanym oporem. Pracownicy szeptają po kątach i buntują się przeciwko szefowi i jego zmianom przy każdej możliwej okazji. Coś robi nie tak, bo pracownicy kierują swoje żale do jego asystentki biura, która pracuje już w zespole od 2007 roku. Jest dojrzałą, wyrozumiałą, doświadczoną kobietą i każdy jej ufa. Robert nie jest tym faktem zadowolony. Udaje się do jej pokoju, uderza dłonią w stół i mówi, że w końcu coś z tym zrobi i nikt jej wówczas nie pomoże. Podziały pomiędzy pracownikami w biurze stają się nie do ogarnięcia, ale kobieta rozumie, że w chwili obecnej nie ma szans z Robertem i prosi współpracowników, aby ci dla swojego dobra omijali jej biuro. Zostaje sama. Nie kryje, że cierpi na objawy psychosomatyczne i płacze, kiedy jedzie rano samochodem do pracy. Ma ponad 40 lat. Pracuje w tym biurze od 13 lat. Zna się na swoim fachu i jest tylko o szczebel niżej od Roberta. Przyjaciółmi na pewno już nie będą, choć należą razem do tej samej partii demokratów. Szala goryczy się przelewa, gdy Robert nazywa ją, i tu w moim wolnym przekładzie, starą wyjadaczką, co bardzo ją boli, bo przypomina jej o tym, że jest w wieku średnim. Czuje się dyskryminowana, a do tego odizolowana od innych kolegów z zespołu. I tu uwaga. W Stanach Zjednoczonych istnieje ustawa Age Discrimination in Employment Act, ADEA, która chroni przed dyskryminacją w miejscu pracy zatrudnionych powyżej 40 roku życia. Robert ma już dość i po 2 miesiącach od objęcia stanowiska postanawia dać sobie chwilę wytchnienia. W ostatni weekend lutego 2020 roku wychodzi do klubu i pije alkohol. Ale trochę za dużo. Koło północy wraca do domu. Krótko po jego powrocie na numer alarmowy 911 dzwoni kobieta. Dyspozytor zadaje jej standardowe pytanie o to, czy potrzebuje policji, straży pożarnej czy pomocy medycznej. Ona mówi wystraszona. On nie chce zostawić nas w spokoju. Dziś w nocy za dużo wypił. Razem z dziećmi boimy się. Dyspozytorka pyta, czy ktoś został ranny. Na to kobieta mówi. Proszę pani, on chciał mnie skrzywdzić, ale jest dobrze. Nie dotknął mnie. Patrol policji reaguje natychmiast i przyjeżdża w zachodnią część miasta Las Vegas. Na miejscu okazuje się, że muszą zatrzymać Roberta, który w kółko powtarza, że robią to wyłącznie dlatego, że jest urzędnikiem publicznym i politykiem. Następnego dnia żałuje, że dopuścił do takiego zdarzenia, bo gdyby po roku i 2 miesiącach od objęcia stanowiska ta sprawa wyszła na jaw, byłby skończony. Teraz z jednej strony pracownicy, z drugiej zapewne bliscy. Boi się, że żona mu nie wybaczy. To zdarzenie już na samym początku jego kadencji zaprzeczyłoby wizerunkowi rodzinnego i prawego człowieka, jakiego wykreował podczas kampanii wyborczej. Na szczęście żona przechodzi z tym do porządku dziennego, mają dobre małżeństwo i nie ma sensu go rujnować. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o pracownikach zatrudnionych w jego biurze. Tam atmosfera się zagęszcza. W sierpniu 2020 roku hrabstwo Clark otrzymuje pierwszą skargę na Roberta, której autorką jest jedna z jego pracownic. Żali się, że szef dyskryminuje ją ze względu na wyznawaną przez nią religię. Urzędnicy hrabstwa, do którego trafia zażalenie, nie reagują. Mają związane ręce, bo Robert jest urzędnikiem wybieranym, a niezwykłym pracownikiem. Jednak po cichu przyglądają się sytuacji. Niezadowolenie w biurze narasta. Pracownice czują się bardzo osaczone. Skarżą się, że Robert zachowuje się w sposób dwuznaczny.
zbliża się do nich, nie stroni od niepożądanych dotyków. Jeszcze inna pracownica dodała, że Robert dyskryminuje ją za kolor skóry, ponieważ jest biała. Czyżby faktycznie miał coś do białych, skoro sam ma jasną karnację? Czy może dowiedzieli się, że gustuje w kobietach o nieco azjatyckim typie urody, tak jak jego żona i koleżanka z pracy, koordynatorka, która w administracji publicznej pracuje od 13 lat, a swoją karierę w ich wydziale zaczynała jeszcze za czasów jego poprzednika. Robert nie tylko jej ufa, ale widzi w niej potencjał. Ma doświadczenie, uczy się i jest zorientowana na pracy. Razem jeżdżą na oglądanie majątków i dbają o każdy szczegół wykonywanej pracy. A może mógłby powierzyć jej część obowiązków asystentki jego biura? Kobieta z pewnością by podołała nowym zadaniom. Z czasem praca coraz bardziej zbliża ich do siebie, a pracownicy słyszą, jak zza drzwi ich gabinetów dobiegają chichoty. Jednak cokolwiek sobie o nich teraz myślą, jego środki zaradcze, które podjął rok temu, zadziałały. Jest początek 2021 roku i Robert z dumą czyta raporty, które wykazują, że nadgodziny zmalały i wypłacono ich w zeszłym roku jedynie $13,500. Niesamowite. Ale panująca na świecie sytuacja kryzysowa wywołana znaną chorobą, która rozeszła się po świecie na początku 2020 roku, pozwoliła też wysłać niektórych pracowników na urlopy. To wprowadziło kolejny spór o to, dlaczego niektórzy zostają w pracy, a inni odsyłani są do domów i zmuszani do wybierania urlopów wypoczynkowych. Najgorsze to, że dotyczy to tylko oponentów Roberta. Sytuacja jest zła, ale szef działu nie poddaje się. Ma przy boku ulubioną koordynatorkę, która wspiera go na każdym kroku. W domu natomiast czeka na niego żona z trójką dzieci i pies. Ze względu na jego pozycję nikt nie może mu nic zrobić, a on sam przecież nie ma sobie nic do zarzucenia. Biuro funkcjonuje jak trzeba i na pewno lepiej niż w poprzednich latach. Są oszczędności, a sprawy zamykane są regularnie. Na początku marca 2022 roku Robert kontaktuje się z prokuratorem hrabstwa Clark, któremu przedstawia pewną sprawę, która może nosić znamiona przestępstwa. Oskarża dużą i znaną firmę zajmującą się obrotem nieruchomości o to, że sprzedawała nieruchomości zmarłych osób po zaniżonych cenach, a także korzystając przy tym z luki prawnej, nie informowała zstępnych o należących im się spadkach. I tu uwaga. Warto wiedzieć, że czasami zdarza się tak, że niektóre majątki nie trafiają do biura administratora publicznego, ale są rejestrowane w sądzie. Jeśli zmarły nie ma krewnych, jego dom staje się pustostanem. W takich nieadministrowanych nieruchomościach narastają niepłacone rachunki i podatki. Wówczas do gry wchodzą te same firmy zajmujące się obrotem nieruchomości, które współpracują z administratorem publicznym, ale tym razem omijają go, biorąc w zarząd znaleziony w rejestrach sądowych pustostan. I teraz co ważne, jeśli wartość nieruchomości jest poniżej $300,000, to zajmuje się sprzedażą majątku tzw. summary administrator. I nad takimi transakcjami jest także prowadzony mniejszy nadzór. Jeśli natomiast wartość nieruchomości przekracza $300,000, to zajmuje się tym independent administrator i nadzór nad procedurą jest znacznie większy. Te stawki oczywiście różnią się w zależności od stanu. Ja mówię tutaj o Nevadzie. Jeśli mowa o luce prawnej, w Nevadzie w 2022 roku administrator prywatny czy też publiczny miał obowiązek szukać spadkobierców zmarłej osoby i poinformować ich o czekającym na nich spadku. Taką informację można wysłać na dwa sposoby. Jest to albo notification, albo certified email. Różnica polega na tym, że notification to odbiór przesyłki bez potwierdzenia odbioru,
czyli bez złożonego podpisu przez osobę, która przyjęła tę przesyłkę. Certified email to jest list polecony, którego przy odbiorze należy pokwitować. Robert chciał mieć 100% pewności, czy wskazane przez niego firmy, a zwłaszcza jedna z nich, dopuszczają się przestępstwa. Nurtowało go po pierwsze to, czy informowano spadkobierców listem poleconym o czekającym na nich spadku, tak jak robiono to u niego w biurze, aby mieć 100% pewności, że zstępni mają szansę na dziedziczenie. Po drugie, chciał wiedzieć, czy agenci za pierwszym razem sprzedawali nieruchomości swoim kolegom z firmy po zaniżonej cenie, a następnie kupcom właściwym po cenie rynkowej. Prokurator hrabstwa po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez Roberta poprosił go, aby ten udał się z wynikami swojego śledztwa na policję do Wydziału Kryminalnego do spraw korupcji w administracji publicznej. Prokurator zna śledczego, więc od razu przekazuje urzędnikowi dane kontaktowe. Robert nie waha się ani chwili i już w czwartek, 3 marca 2022 roku, telefonuje do detektywa do spraw korupcji. Panowie po wymianie kilku luźnych wiadomości tekstowych i rozmowach telefonicznych ustalają, że Robert sporządzi dla niego specjalny raport, na podstawie którego będzie mógł przeprowadzić dochodzenie. Zachęca go również do dalszego śledztwa. Robert intensywnie pracuje nad dokumentem, wypisując wszystkie swoje spostrzeżenia i podejrzenia. Już na pierwszej stronie sięga czasów początku jego kadencji i skupia się na znanej firmie zajmującej się nieruchomościami. Dokument nasyca także konkretnymi nazwiskami. Już w poniedziałek 7 marca 2022 roku o godzinie 9 rano ponownie kontaktuje się z detektywem do spraw korupcji. Jeszcze tego samego dnia dostarcza na jego biurko dokument, który ma zatrząść w posadach lokalnym rynkiem nieruchomości. Oskarża firmę i jej pracowników o fałszowanie dokumentacji służbowej i ukrywanie faktycznej wartości nieruchomości. Dochodzenie może ruszyć, bo profil działalności wskazanej firmy pasuje do postawionych przez Roberta zarzutów. Detektyw do spraw korupcji prowadzi własne śledztwo, sprawdza wykazy majątku w sądzie, a także prześwietla konta bankowe osób, które kupowały nieruchomości. Weryfikuje także, ile razy w najbliższym czasie nieruchomość była sprzedawana i przez kogo. A co z Robertem? Zrobił swoje i może ubiegać się o reelekcję na stanowisko administratora publicznego. To już czwarty rok, jak stawia czoła nieprawidłowościom. Sporo zrobił, sporo się działo w ostatnich latach, ale jeszcze wiele przed nim. Żeby dostać się do głównych wyborów, musi najpierw wygrać batalię wewnątrzpartyjną. Jest jednak pewien, że namacalne wyniki pracy jego biura dadzą mu przewagę i pewną wygraną w wyborach wewnętrznych, gdyby nie to, że za jego plecami czai się podstęp. Jest środa 16 marca 2022 roku. Jedna z osób, przeciwko której wszczęto dochodzenie w Wydziale do Spraw Korupcji w administracji publicznej, umawia spotkanie z Robertem i swoim adwokatem. Ale dopiero dwa dni później, w piątek, 18 marca, Robert otrzymuje prawdziwy cios. Asystentka jego biura ogłasza, że będzie się ubiegać w tegorocznych wyborach o stanowisko administratora publicznego. Chce wygryźć Roberta, ale czy ma szansę? Na pewno ma za sobą połowę biura, ale Robert miał drugą połowę i kilka administracyjno-prawnych asów w rękawie. Mężczyzna potrzebuje jednak minimum 2000 głosów płynących od społeczeństwa. Sprawna kampania to podstawa, a finanse na nią nie były dla niego problemem. Musi przekonać do siebie wyborców, dlatego żyje za pan brat z mediami społecznościowymi i prowadzi własną stronę internetową. Udaje mu się zdobyć poparcie związków zawodowych i różnych organizacji pracowniczych. Asystentka biura nie pozostaje mu dłużna
i w kampanii wyborczej korzysta ze wsparcia finansowego firmy, na którą Robert doniósł na policję. Otrzymuje od prywatnego sponsora 10 tysięcy dolarów na poczet budowania wizerunku politycznego i prowadzenia kampanii. Za to nieświadomi niczego pracownicy firmy finansującej wybory stają się celem permanentnej inwigilacji śledczego do spraw korupcji. 27 kwietnia powstaje raport, który ukazuje minuta po minucie czynności, które wykonywał w tym dniu pracownik ich firmy, wzbogacone dokumentacją fotograficzną. Nic jednak nie wnosi ten raport do sprawy i śledczy liczy cały czas na wkład pracy ze strony Roberta. Ale u niego w biurze jest coraz bardziej wrogo i pracownicy mają już tego dość. Faworyzacja ulubionej koordynatorki Roberta, z którą ten przesiaduje w biurze po kilka godzin dziennie, musi się ostatecznie skończyć. Ona ma wszystko, a reszta nic. Podejrzewają też, że ci mogą mieć niestosowną relację. Zatrudnieni urzędnicy mobilizują się i kiedy tylko ich szef z podwładną opuszczają biuro, ci podążają za nimi. Kiedy Robert i koordynatorka wsiadają do swoich samochodów, zaciekawieni koledzy z pracy robią to samo. Własnym pojazdem ruszają z parkingu i podążają za znienawidzonym przez nich szefem i ich koleżanką w nieznanym kierunku. To jest 100% pewne, że celem wyjazdu pary nie są oględziny kolejnej nieruchomości po zmarłym. Nie mylą się. Para wjeżdża do podziemnego garażu galerii handlowej znajdującej się po drugiej stronie autostrady, która dzieli ich teraz od gmachu ich biura. Obserwatorzy zatrzymują się w bezpiecznej odległości od nich i obserwują samochód. Koordynatorka i szef parkują swoje samochody w podziemiach. Oboje wsiadają na tylne siedzenie samochodu kobiety. Ich koledzy odpalają kamerę w telefonie komórkowym i kręcą film, czekając na rozwój sytuacji. On może stać się dowodem na niestosowne relacje pomiędzy żonatym przełożonym i jego zamężną podwładną. Doczekują się swojego. Udaje im się nagrać cień zbliżających się do siebie głów, przypominający zbliżenie podczas pocałunku pomiędzy obojgiem. Asystentka biura Roberta twierdzi otwarcie, że chce zrobić wszystko, aby dać wyborcom do zrozumienia, że to nie jest właściwa osoba na szefa jakiegokolwiek departamentu. Oczywiście mowa tu o Robercie. Jej koleżanka dodaje, że to niedopuszczalne i obrzydliwe zachowanie ze strony urzędnika państwowego. Ale zanim te słowa trafią do szerszej publiczności, muszą znaleźć sposób, jak dotrzeć z tą informacją do wyborców i przekrzyczeć kontrkandydata. Skoro hrabstwo ich nie słucha, to może czwarta władza pomoże. Pracownicy szybko znajdują właściwe lokalne medium i jedynego w swoim rodzaju dziennikarza Jeffreya, który całe swoje 68-letnie życie zajmuje się dziennikarstwem śledczym i prześwietla machloje urzędników, polityków, sędziów, prokuratorów i innych dygnitarzy, biznesmenów, którzy mają coś za uszami. Jeffrey od razu przyjmuje temat konfliktów biurowych. Okazuje się, że temat jest nie tylko gorący, ale może uda mu się nawet pomóc nękanym pracownikom biura. Musi tylko się dowiedzieć czegoś więcej o tej sprawie. Kocha swoją pracę. Pisanie jest całym jego życiem i nie myśli o emeryturze. Nie ma żony, nie ma dzieci, więc pracuje i uprawia sport. Oczywiście ma rodzeństwo, siostrzeńców i bratanków, którzy są dla niego bardzo ważni, ale nie może porzucić gazety. To jest praca jego życia. Jeffrey zaczyna swoje dochodzenie w biurze administratora publicznego. Zbiera informacje i umawia spotkanie z pracownikami. Przeprowadza wywiady z nimi. 6, czyli połowa biura, wypowiada się o swoim szefie w sposób bardzo krytyczny, miażdżąc go swoimi oskarżeniami. W poniedziałek, 9 maja 2022 roku, wpływa 19-stronicowa skarga do hrabstwa Clark dotyczącego złego traktowania pracowników przez Roberta. To daje kolejną pożywkę dla lokalnego dziennikarza,
i uwiarygadnia zarzuty pracowników. Jeffrey umawia także spotkanie z Robertem. 10 maja o godzinie 17:46 wysyła do niego wiadomość głosową. Okej, Robert, tu Jeffrey. Zbieram informację do artykułu o Twoim biurze. Rozmawiałem z kilkoma pracownikami, którzy powiedzieli, że stworzyłeś wrogie środowisko pracy. Mówią też, że masz niestosowne relacje z jedną ze swoich pracownic. Bardzo chciałem porozmawiać z Tobą i poznać Twoją wersję wydarzeń oraz dowiedzieć się, o co chodzi. Oto mój numer telefonu. Naprawdę chcę poznać Twoją wersję wydarzeń, aby osiągnąć w miarę możliwości równowagę. Odzwoń do mnie, dzięki, bye bye. Jeffrey ostatecznie odwiedza biuro, a Robert udziela wywiadu przed kamerą, stanowczo odrzucając zarzuty swoich współpracowników. Twierdzi, że oni nie mogą się dostosować do zmian i niszczą jego życie prywatne, oskarżając go o niestosowne relacje z koleżanką z pracy. 16 maja pojawia się przygotowany przez Jeffrey'ego artykuł, który budzi zainteresowanie w całym hrabstwie i wydaje się być gwoździem do politycznej trumny Roberta. Najciekawszym załącznikiem okazało się jednak nie oświadczenie administratora publicznego, a filmik zrobiony przez pracowników w garażu podziemnym, na którym Robert ma rzekomo dwuznacznie zbliżać się do swojej pracownicy. Na publikację tego materiału reaguje nawet detektyw do spraw korupcji, który prowadzi dochodzenie w sprawie zgłoszonej mu przez bohatera artykułów. O godzinie 7:57 śledczy pisze do Roberta wiadomość o treści. Dzień dobry panu, dwie rzeczy. Jedna to chciałem powiedzieć, że pracujemy nad tym, o czym rozmawialiśmy i zaczynamy lepiej rozumieć, co się dzieje, a drugie to, że widziałem dzisiaj artykuł i chciałem się upewnić, czy u Ciebie wszystko w porządku. Robert odpisał po minucie. Dzięki, trwam w tym dzielnie. Opowiem Panu prawdę na ten temat. Gazeta chciała mnie przeciągnąć przez błoto. Powiedziałem wszystko reporterowi, ale oczywiście to nie sprzeda gazety. W ślad za tą wiadomością o godzinie 8 rano odpowiada. Całkowicie to rozumiem. Przykro mi, że musisz przez to przechodzić, ale prawda zawsze wyjdzie na jaw i zwycięży. Robert natomiast po zapoznaniu się z artykułem pisze Jeffrey'emu: nie wiem, co o tym sądzić. Powiedziałem ci, jak bardzo to wszystko na mnie wpłynęło. Słyszałeś od niektórych pracowników, którzy byli nękani przez tych ludzi, w domyśle chodzi o to, że poplecznicy Roberta byli nękani przez jego oponentów. Udowodniłem ci, że robiłem jak najlepiej mogłem, aby potem dokonać ciężkich decyzji. Wciąż napisałeś artykuł, który brzmi, jakbym był winny. To nie jest fair i nie jest zrównoważone. W kolejnej wiadomości i 3 minuty później pisze: zrobiłem tak wiele dla tego biura. Mówiłem ci, że byłem śledzony i złapany przez moją asystentkę biura. Postanowiłeś uwierzyć w jej słowa, że tak nie jest, jak ci mówiłem. Wydaje się, że cenisz sobie bardziej sensację, aniżeli prawdę. Dziękuję za to, że dołożyłeś ciśnienia do mojego życia. Jeffrey odpisał bardzo krótko. Przykro mi, że tak to odebrałeś. Ja i mój edytor odebraliśmy to, że artykuł jest zbalansowany i fair. Robert wysyła kolejną wiadomość. Nie wiem, czy tak czułeś, więc... miałeś konkretne dowody, które ci przedstawiłem na to, co się dzieje. Uznałeś je, a w artykule nie wspomniałeś o żadnej z nich. Jeśli mówienie sobie, że byłeś fair, pomaga ci spać w nocy, podczas gdy niszczysz życie dobrym ludziom, to masz do tego prawo. Tego samego dnia kobieta przyłapana z Robertem na tylnym siedzeniu otrzymuje niepokojące wiadomości. Czuje się nękana. Robert przesyła zdjęcia wiadomości znajomemu śledczemu do spraw korupcji, a ten przekierowuje je do prokuratora hrabstwa. Ten jednak nie znajduje w nich niczego niezgodnego z prawem. Dla hrabstwa artykuły popularnego magazynu uznawanego za prawicowy to było już ciężkie działo wytoczone w mury ich fortecy. Postanawiają zatrudnić konsultanta, notabene byłego koronera, który przychodzi do biura administratora publicznego, aby zaprowadzić porządek w sposób kontrolowany i profesjonalny.
Niech przyjrzy się sprawie i znajdzie wyjście z sytuacji. Robert wita go przyjaźnie, również pełen nadziei na zażegnanie konfliktu pomiędzy nimi a jego pracownikami. W środę 25 maja 2022 roku konsultant zostaje przedstawiony drużynie pracującej w biurze administratora. Dla Jeffrey'ego jednak to kolejny gorący temat, bo nikt nigdy nie zatrudnił konsultanta w biurze hrabstwa, aby pogodzić ze sobą zwaśnionych dorosłych ludzi. Jeszcze tego samego dnia szykuje kolejny artykuł, tym razem o nowym konsultancie w biurze Roberta. Dopytuje urzędników hrabstwa o szczegóły zatrudnienia specjalisty, a jak zwykle nie pomija także interesantów takich jak sam Robert. Jeszcze w ten sam dzień, 25 maja 2022 roku o godzinie 22:24, Jeffrey wysyła do Roberta kolejną wiadomość głosową. Robert, tu Jeffrey. Rozumiem, że hrabstwo wzięło konsultanta zatrudnionego przez hrabstwo do pracy z wami w tym biurze. Chciałbym się dowiedzieć, czy chcesz to jakoś skomentować. Zadzwoniłem także do hrabstwa, próbując zdobyć także od nich jakiś komentarz. Jeśli chcesz coś dodać do tej historii, to zadzwoń na mój numer. Dzięki, bye bye. Robert odpowiedział kolejnego dnia w czwartek, 26 maja o godzinie 12:24. Wyślę ci dzisiaj wieczorem. Jeszcze tego samego dnia pojawia się kolejny artykuł, który informuje o wprowadzeniu do biura konsultanta. W artykule można także przeczytać o dyskusji na jednym z mediów społecznościowych pomiędzy Robertem a jego poprzednikiem na stanowisku administratora publicznego. Ten jasno daje do zrozumienia, że tym razem nie popiera Roberta, tak jak zrobił to wcześniej w 2018 roku, i że jego zachowanie jest karygodne, a zwłaszcza niepoprawna relacja z podwładną. Robert odparł dobitnie zarzuty poprzednika, że to on nauczył swoich byłych pracowników zachowania takiego jak śledzenie, do tego stopnia, że samochód stał się jedynym miejscem, gdzie można się przed tym uchronić. Robert publikuje na swojej stronie internetowej obszerny list, w którym pisze, jak bardzo się nie zgadza z opiniami swoich podwładnych i informacjami zawartymi w publikacji prasowej na temat pracy jego i biura, które są, jak twierdzi, krzywdzące i stronnicze. Kolejny artykuł Jeffrey'ego pojawia się we wtorek 7 czerwca. Jasno mówi o tym, jak kształtują się wstępnie wyniki wyborów. Pozostało do nich zaledwie 7 dni. Okazuje się, że asystentka jego biura wyprzedza go w walce o stanowisko. Mleko się rozlało, już gorzej być nie może. A jednak, dzień wyborów jest napięty. Od tego, kto wygra wybory, zależy przyszłość biura i kariery Roberta, którego reputacja została znacznie nadszarpnięta. Mężczyzna oczywiście przegrywa wybory partyjne i na jego miejsce z ramienia demokratów do wyborów głównych w jesieni będzie startować asystentka jego biura. Obecny administrator publiczny uplasował się na zaszczytnym trzecim, a zarazem ostatnim miejscu, pokonany przez mało znaną kandydatkę, która nie przeznaczyła żadnych środków finansowych na prowadzenie własnej kampanii. Kolejnego dnia, w czwartek, 15 czerwca, jedna z zatrudnionych przez Roberta pracownic o godzinie 15:16 wysyła mu wiadomość o treści. Niestety, zbyt wiele ludzi uwierzyło w te kłamstwa. Podobnie jak i ciężki czas panującej choroby ustępuje, tak samo i Robert usuwa się w cień. Większość czasu spędza w domu z rodziną i pojawia się w miejscu pracy tylko po to, aby złożyć podpisy na dokumentach. Kiedy świat powoli wraca do normalności, jego życie już ani trochę nie przypomina tego, co było zanim zaczął pracę w hrabstwie. Kolejnego dnia, 16 czerwca, Jeffrey znów pisze do Roberta wiadomość. Robert, składam w całość inną historię o twoim biurze.
To jest związane z listem, który opublikowałeś na swojej stronie internetowej w kampanii wyborczej odnośnie zarzutów wrogiego środowiska pracy. Twoi pracownicy potraktowali to jako groźbę odwetu i przesłali do działu kadr. Chciałbym otrzymać komentarz od ciebie, podobnie jak i na temat tego, jak zmierzyłeś się z wynikami wyborów. Potrzebowałbym coś od ciebie na dzisiaj na wieczór. Robert odpisuje mu. W porządku, oni wygrali, rób co chcesz. Dwa dni później, w sobotę 18 czerwca 2022 roku, Robert przegląda media społecznościowe i znajduje artykuł napisany przez Jeffrey'ego. Komentuje go. Żona słyszy szelest w śmieciach. Ona. Kochanie, czy w śmieciach jest dzikie zwierzę? Ja. Nie, kochanie. Wygląda na to, że Jeffrey przeszukuje nasze śmieci w ramach swojej czwartej historii. Och, Jeffrey. I kolejny post. O kurczę, zostawiłem pudełko po pizzy i pojemniku na sushi w koszu. W następnym artykule będę miał powiązania z mafią i jakuzą. Kolejnego dnia wysyła SMS-a do jednej ze swoich pracownic, którą sam zatrudnił. Jest mi tak przykro, jestem zdruzgotany, że wszystko, nad czym pracowaliśmy, jest zakończone. Nienawidzę ich za to, co zrobili. We wtorek 21 czerwca 2022 roku biurowi oponenci Roberta uderzają w niego po raz kolejny. Chcą rozbić zespół, który stoi za nim murem. Każą im wybierać, po której stoją stronie. Czy po stronie prawie że byłego szefa, który utrzyma jeszcze stanowisko do końca 2022 roku, czy też stronę biurowej opozycji. Robert koresponduje z koleżanką. Czyżby chcieli wymóc na nim jakieś zmiany w organizacji biura? On pisze do niej. Zamierzam dokonać zmian na stanowisku asystenta biura zgodnie z pierwotnym planem. Myślę, że jeśli zrobię coś takiego, powiedzą, że zakłóciłem działania. Koleżanka odpowiada. Ona próbuje prawdopodobnie dostać jakąś pożywkę dla prasy. Można sobie tylko wyobrazić, w jakiej sytuacji znajduje się Robert. Właśnie stracił pracę, dobrą reputację, szansę na karierę w polityce, szansę na pracę na jakimkolwiek stanowisku, a do tego niemalże stracił rodzinę. Na domiar złego szykuje się kolejna publikacja. Śmiać się czy płakać? Następny materiał pojawia się w mediach 22 czerwca 2022 roku, w którym poprzednik Roberta podkreśla, że po jego przegranych wyborach nastanie spokój i wszystko wróci do normy i stabilnej działalności. Z artykułu można się także dowiedzieć, że to moralnie wątpliwa relacja Roberta z podwładną sprawiła, że doszło do podziałów w biurze. Robert znowu zaprzecza. Twierdzi, że wszystko to tylko pomówienia. Słowo przeciwko słowu. Mężczyzna śledzi media społecznościowe, które zapełniają się negatywnymi komentarzami na jego temat o tym, że jest złym szefem. Jest pod presją hejtu. Zgłaszają się kolejni dziennikarze z innych czasopism i rozmawiają z jego najlepszą koleżanką z pracy, koordynatorką, która stoi murem za Robertem. Dobrze, że ta cała sytuacja nie popsuła jego relacji małżeńskiej, choć nie było przyjemnie. Żona wybaczyła, ale wyborcy nie zapomną. 23 czerwca 2022 roku była policjantka z 21-letnim stażem w policji, która porzuciła służbę rok wcześniej i zaczęła pracować jako agentka nieruchomości, czyta wczorajszy artykuł o pracy biura administratora publicznego i o skandalach, które w nim wybuchły. Jako że w ciągu roku zdołała poznać nieco branżę nieruchomości, miała też przyjemność spotkać niektórych urzędników hrabstwa. O godzinie 16:12 wysyła mail do koleżanki, która czuła się ofiarą dyskryminacji na tle religijnym w biurze administratora publicznego. O Boże, właśnie czytałam artykuł Co się dzieje tam z wami. Pomyślałam, że mogłabym się z tobą skontaktować. Mogę sobie tylko wyobrazić, przez co przechodzicie. Masz ochotę na lunch lub kawę w najbliższych dniach? Wciąż przez cały czas o was myślę. Nie odpowiadaliście na moje maile, więc
Zostawiłam to. Dasz radę wyjść w następnym tygodniu i się spotkać? Pracownica biura odpowiedziała. Myślałam, że odpowiedziałam. Tutaj w domyśle na maile. Przepraszam, tak faktycznie to są 4 artykuły w dziale śledczym w lokalnego magazynu. Tak, tutaj panuje szaleństwo. My też o tobie myślimy. Nie mogę się doczekać nowego szefostwa w tym miejscu i wtedy będziemy mogli znowu z tobą pracować. Co myślisz o kolejnym tygodniu po pracy? W trakcie zmiany mamy tylko półgodzinną przerwę na lunch, a to za mało, aby nadrobić zaległości. Bardzo chcę się z tobą spotkać. Czyżby coś kombinowały? Kiedy Robert wzmaga się z konsekwencjami relacji prasowych, Jeffrey szykuje kolejną bombę z odbezpieczonym zapłonem. Temat cieszy się ogromnym zainteresowaniem w społeczeństwie i prowadzi do upadku osoby odpowiedzialnej za niezdrową atmosferę w biurze, której nikt nie mógł powstrzymać ze względu na funkcję, jaką pełni. I taka sytuacja ma jeszcze potrwać przez kolejne pół roku do końca jego kadencji. Już teraz poniesione straty moralne jego podwładnych są ogromne. Czy można jeszcze coś zrobić, żeby przyspieszyć jego odejście? 13 lipca 2022 roku o godzinie 13:19 reporter wysyła maila do Biura Komunikacji Hrabstwa Clark. Do urzędnika zwraca się po imieniu, bo dobrze się znają jeszcze z czasów, kiedy oboje byli reporterami w innej lokalnej gazecie. Według prawa hrabstwo ma 5 dni roboczych na dostarczenie takich danych, ale oboje są świadomi, że to tylko formalności. Cała procedura udostępnienia informacji publicznej pójdzie gładko i mniej formalnie, jak zawsze, kiedy ludzi łączy długoletnia znajomość. Jeffrey oficjalnie występuje o udostępnienie korespondencji mailowej Roberta i jego ulubionej koordynatorki. Jeffrey chce także otrzymać ich rozmowy z komunikatorów służbowych. Wszystko to powinno obejmować okres czasu od początku roku aż do chwili obecnej. Rzecznik prasowy kontaktuje się z Jeffreym telefonicznie i razem doprecyzowują wniosek. Dziennikarz dostanie najprawdopodobniej wszystko z okresu od początku roku do 13 lipca 2022 roku. Wniosek został rozszerzony o dodatkowe informacje. Reporter chce otrzymać coś jeszcze, a mianowicie wszystkie możliwe dostępne wiadomości tekstowe wymienione pomiędzy Robertem a zatrudnionym przez hrabstwo konsultantem, który miał zaprowadzić porządki w biurze, oraz asystentką biura, która 14 czerwca pokonała Roberta w wyborach na stanowisko administratora publicznego. Rzecznik prasowy zgodnie z procedurą kieruje sprawę do prokuratora hrabstwa, aby ten wyraził zgodę na udostępnienie dokumentów. Następnie przesyła prośbę o wydruki do działu informatycznego, który miał skompletować dokumenty. Po zdobyciu wszelkich wymaganych prawem zezwoleń na udostępnienie materiałów 8 sierpnia o godzinie 13:53 dział komunikacji wysyła maila do Roberta, informując go o wszczętnej procedurze. Robert reaguje na wiadomość jeszcze tego samego dnia o godzinie 14:09 i informuje urzędnika, że chce zrewidować dokumenty, zanim trafią one w ręce dziennikarzy. Jest coraz bardziej sfrustrowany, ale nie może zrobić zbyt wiele. Co się miało stać najgorszego, to się już stało i kolejne kilka artykułów i tak niczego nie zmienią. No chyba, że materiały zawierają coś, co Robert chce zachować wyłącznie dla siebie. Mężczyzna zwierza się swojej koleżance z pracy, że w dobie cyfryzacji artykuły szybko nie znikną z sieci i będą go prześladować przez kolejne lata. Jego ulubiona koordynatorka, o której dudniła prasa, próbuje powstrzymać Roberta przed dalszym komentowaniem artykułów. Według niej to sprowokuje pisanie kolejnych niepochlebnych tekstów na ich temat. Ona czuje się wystarczająco zażenowana. Czyżby to miało uspokoić nagonkę na nich? Jak wówczas pracownicy przetrwają kolejne miesiące w biurze? 9 sierpnia 2022 roku do detektywa do spraw korupcji dochodzą dziwne wieści od byłej pracownicy policji, a obecnej agentki nieruchomości,
o tym, że Robert jest zamieszany prawdopodobnie w proceder przyjmowania łapówek. Otóż owa policjantka, która wcześniej umawiała się na lunch z przedstawicielką opozycji Roberta, dowiedziała się, że przyszła administratorka publiczna wraz ze swoimi poplecznikami ustaliła pewne fakty, którymi mogłaby się chętnie podzielić z policją. Detektyw od razu nawiązał kontakt z kobietami i przesłuchał je w sprawie rzekomej korupcji, w którą miał być wmieszany Robert. Ustalił, że jako administrator publiczny mężczyzna rotacyjnie, czyli sprawiedliwie, przydzielał sprawy różnym agentom nieruchomości, co było poprawnym działaniem. I tu uwaga, w Stanach Zjednoczonych istnieją dwie nazwy agentów nieruchomości: Real Estate Agent i Realtor. Ich zadania są dokładnie takie same, osoby te mają te same kwalifikacje, a ich zarobki nie różnią się od siebie. Mają także te same certyfikaty i prawa do wykonywania zawodu. Realtor różni się od Real Estate Agent tym, że przynależy do stowarzyszenia NAR, czyli National Association of Realtors, i ta organizacja, która szczyci się własnym kodeksem etycznym, także z niego rozlicza. Realtorzy mają także dostęp do licznych seminariów organizowanych przez to stowarzyszenie. Różni agenci pracują dla biura Roberta. Ich marża zarówno od zakupu, jak i sprzedaży wynosi 3-3,5% wartości nieruchomości. Robert miał żądać dla siebie 30% z prowizji agentów w zamian za przydzielenie im dalszych zleceń. 17 sierpnia 2022 roku detektyw do spraw korupcji zaczyna prowadzić śledztwo skierowane przeciwko Robertowi. Chce sprawdzić, czy zarzuty postawione przez oponentki Roberta są prawdziwe. I teraz na jego biurku leżą dwie teczki. Jedna dotyczy śledztwa zgłoszonego przez Roberta przeciwko agencji nieruchomości, która według administratora publicznego zaniżała wartości nieruchomości i nie informowała spadkobierców o spadku. W drugiej natomiast znajduje się zeznanie świadków, którzy wnieśli donos na Roberta, że miał on według ich opinii przyjmować łapówki od agentów nieruchomości w zamian za przydzielanie kolejnych zleceń. Do tego podobno za jego kadencji część z nieruchomości miała nie być w ogóle rejestrowana. 17 sierpnia w terenie pracuje wydelegowana do obserwacji Roberta pani detektyw, która śledzi każdy ruch administratora i tworzy na tej podstawie protokół. Jej celem jest przyłapanie obiektu obserwacji na wręczaniu łapówki. Jednak to, co widzi, to jedynie nudny dzień urzędnika, który sporadycznie wychodzi z domu i większość czasu poświęca rodzinie. Ta obserwacja nie wnosi niczego do sprawy, ale już na 1 i 6 września planowane są kolejne obserwacje. Nie robią tego codziennie, aby nie wzbudzać podejrzeń swoją obecnością w spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych. Jednak, aby nie tracić Roberta z pola widzenia, bez jego wiedzy instalują mu na telefonie system, który rejestruje miejsce logowania się jego telefonu. Jest upalna niedziela, 28 sierpnia 2022 roku. Tego dnia pod domem Roberta zgodnie z planem nie ma śledczych. Ale czy właśnie wtedy nie powinni być gdzieś indziej? Przenieśmy się na 1,5 godziny do parku Bruce Trent, oddalonego od domu Roberta o około 5 kilometrów. Około godziny 16:30 kobieta w średnim wieku wraz ze swoją wnuczką odwiedza plac zabaw zlokalizowany niedaleko publicznych toalet, niemalże w samym centrum sporego obszaru rekreacyjnego parku Bruce Trent. Kiedy dogląda dziecka, w oczy rzuca jej się podejrzany mężczyzna, ubrany w czarne spodnie, szarą bluzę z kapturem założonym ciasno na głowę, a na nim słomkowy kapeluszu typu sombrero. Mężczyzna ma także buty sportowe, na dłoniach założone rękawiczki, a na ramieniu zawieszoną czarną torbę podróżną. Twarz zakrywa niebieską maską chirurgiczną. Przychodzi przez plac zabaw, co budzi niepokój kobiety i później ten mężczyzna wchodzi na 5 sekund do męskiej toalety, po czym wychodzi i kieruje się w stronę głównej drogi przelotowej. Kobieta postanawia nie dzwonić na policję, bo w sumie nic się nie stało.
jeszcze jednak nie wie, że ten moment i ten człowiek pozostanie na dłużej w jej pamięci. Zaledwie 4 kilometry od parku mieszka znany dziennikarz Jeffrey, który dziś świętuje swoje 69. urodziny, a do tego przygotowuje się do napisania kolejnego artykułu na temat administratora publicznego i jego dysfunkcyjnej relacji z podwładną. 1 września 2022 roku Jeffrey zaciera ręce, bo niedługo pojawi się jego kolejny artykuł. Robert i druga bohaterka tej niesławnej historii otrzymują do zweryfikowania plik korespondencji, jaką wymienili między sobą w przeciągu ostatnich 8 miesięcy. Jest sporo do przejrzenia, ale czy tych dwoje ma rzeczywisty wpływ na to, aby coś zakwestionować, skoro sam dział prawny zezwolił już na publikację dokumentów? Raczej nie. To i tak by nie miało sensu. Pracownicy, którzy stanęli po stronie Roberta, mogą tylko żałować swojej decyzji. Kobieta, która stała się przy okazji przedmiotem skandali, widziana w samochodzie z Robertem, końcem sierpnia dostała wypowiedzenie umowy pracy i nakaz przeniesienia do Wydziału Pomocy Socjalnej. Po przekazaniu obowiązków pracę ma zacząć od 17 września 2022 roku. Jest piątek 2 września. Jeffrey wstaje wcześnie rano. Zakłada szaro-niebieski podkoszulek, niebieskie szorty i tenisówki. Wsiada do swojego samochodu i jedzie do pobliskiego sklepu. Zdaje sobie sprawę, że w jego wieku musi o siebie dbać, więc przed wejściem do środka zakłada na twarz niebieską maskę ochronną. O godzinie 9:03 płaci za zakupy. Nie wraca od razu do domu, ale dopiero około godziny 11:15. Parkuje samochód przy drodze, otwiera garaż, ale nie wjeżdża do środka, ponieważ zauważa coś. Nie, on zauważa kogoś, kto siedzi w dziwnym słomkowym kapeluszu typu sombrero w zaroślach tuż przy jego domu po lewej stronie garażu. Jeffrey widzi go dobrze, bo skwerek jest szeroki na maksymalnie 2 metry i od razu graniczy z podjazdem sąsiada. Ten ktoś ma na sobie kurtkę pomarańczową przypominającą tą, którą noszą robotnicy budowlani, a na dłoniach czarne rękawiczki. Czego może chcieć przyczajony w krzakach? Jeffrey podchodzi do niego, ale ten powala go na ziemię i zadaje z dużą siłą liczne ciosy ostrym narzędziem. Dziennikarz nie ma szans, dostając 9 ciosów, w tym w serce i płuco. Mężczyzna umiera na miejscu. Czy to oznacza koniec krzywdzących Roberta artykułów? Fakty z śledztwa i procesu sądowego. Jest piątek po południu 2 września 2022 roku, godzina 12:09. Robert loguje się właśnie na siłowni, do której jakiś czas temu wykupił karnet. Jest koniec tygodnia, więc po całym tygodniu wytężonej pracy, a raczej przeżytego stresu, przyda się mu chwila wytchnienia. Natomiast 9 kilometrów dalej starsze małżeństwo mieszkające naprzeciwko Jeffrey'ego jest zaniepokojone, że przy drodze stoi zaparkowany samochód sąsiada, a drzwi do jego garażu są otwarte. Pomieszczenie to jest bezpośrednio połączone z częścią mieszkalną i nikt nie pozostawia tak po prostu otwartego domu, a już na pewno nie dziennikarz śledczy, który rozdrapuje swoimi artykułami jadące się przez lata głębokie rany bohaterów swoich historii. Zresztą sąsiadują ze sobą od 20 lat, więc znają swe zwyczaje. Podglądają dom przez cały dzień, aż w końcu około godziny 20 nie wytrzymują i dzwonią kilka razy na numer telefonu sąsiada i nagrywają mu nawet wiadomość głosową. Niestety, nikt nie odpowiada. Idą więc spać z nadzieją, że nad ranem znajdą na swoich telefonach odpowiedź od Jeffrey'ego. Niestety, tak się jednak nie dzieje. Podchodzą pod jego dom i pukają do środka. Wygląda na to, jakby dom był pusty. Zamykają więc drzwi garażu. Obchodzą dom od przodu z obu stron. Obawiają się, że może ich sąsiad doznał jakiegoś wypadku lub zasłabł. W końcu kilka dni temu skończył 69 lat.
Nie był młody i wciąż pracował, a wykonywany przez niego zawód był obciążający zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W jego przypadku nie jest trudno o zawał lub inną przypadłość. Przeczucia ich nie myliły, jednak aż tak drastycznego widoku nie spodziewali się zobaczyć. Jeffrey leży we krwi na szutrowym podłożu w zaroślach. Sąsiedzi nie zastanawiają się dłużej, tylko dzwonią pod numer alarmowy 911 i o godzinie 10:33 dyspozytor rejestruje w systemie policyjnym incydent. Koło godziny 10:37 na miejscu pojawia się funkcjonariusz patrolujący okolicę. Dyspozytor nadaje numer sprawie i na monitorze pojawia się mapa prowadząca funkcjonariusza patrolu policji pod właściwy adres. Od momentu, kiedy funkcjonariusz metro otrzymuje wezwanie, uruchamiana jest kamera nasobna, która rejestruje wszystko to, co się dzieje. I tu uwaga! Kamera nasobna, czyli tak zwana body cam, jest częścią wyposażenia każdego funkcjonariusza patrolu, który przyjeżdża na miejsce zdarzenia. Film, który powstaje, jest bezpośrednio powiązany z numerem interwencji. W zależności od tego, jaki charakter ma interwencja, przypisywana jest inna cyfra na początku numeru interwencji. Takich kategorii jest 9 i ma to znaczenie, ponieważ nagrania są zapisywane w systemie i po wyznaczonym czasie kasowane. Przykładowo, nagranie ze zatrzymania w związku z wykroczeniem drogowym są kasowane po kilku miesiącach, a z momentu aresztowania po kilku latach. System wysyła notyfikację, że dane nagranie zostanie niebawem usunięte i po 7 dniach od tego momentu faktycznie nagranie automatycznie się kasuje. Oczywiście można takie nagranie zgrać i wykorzystywać na przykład w sądzie, ale należy to zrobić odpowiednio wcześniej. Przed odprawą funkcjonariusz zawsze sprawdza, czy kamera funkcjonuje i czy jest naładowana. To jeden z jego obowiązków. Detektywi z Wydziału Śledczego nie mają takich kamer, ale nie znaczy to, że nie mogą nagrywać. Im jednak wystarczy nagranie audio, które wykonują dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa prowadzonego przez nich śledztwa. Metropolis to natomiast skrót od Policji Metropolitarnej, czyli policji, która działa na terenie metropolii, w tym przypadku Las Vegas. Często na sali sądowej lub w potocznym języku używane jest właśnie to określenie – Metropolis. Funkcjonariusz patrolu po odebraniu powiadomienia o zdarzeniu przejeżdża skrzyżowanie, mija roboty budowlane i skręca w typową dzielnicę domów jednorodzinnych. Następnie wjeżdża w ślepą ulicę i zatrzymuje się na jej końcu po prawej stronie tuż przed podjazdem, na którym czeka na niego para starszych ludzi. Wychodzi ze swojego czarno-białego samochodu i podchodzi do stojących obok garażu na podjeździe obywateli. Kobieta była zapłakana, a na twarzy mężczyzny malowało się niedowierzanie. To już oznaczało dla policjanta, że sprawa jest poważna. Funkcjonariusz wyszedł z radiowozu i zapytał, czy ktoś jest ranny. Sąsiad ofiary wskazał palcem na krzaki po swojej prawej stronie. Policjant powiedział: poczekajcie tu. Jesteście sąsiadami? Funkcjonariusz zobaczył zwłoki Jeffrey'ego i wezwał ekipę dochodzeniową i pogotowie. Sąsiad wyjaśnił, jak próbował się skontaktować z sąsiadem, ale nikt nie odpowiedział i jedynie co mógł zrobić, to opuścić drzwi garażu. W przeciągu 20 minut zjawiają się kolejny funkcjonariusz i American Medical Response, czyli pogotowie, które obsługuje między innymi zdarzenia zgłaszane przez numer alarmowy 911. Oczywiście stwierdzają zgon i meldują już pierwsze oznaki rozkładu ciała, więc do zdarzenia na pewno doszło jakiś czas temu. Należy dodać, że w Nevadzie we wrześniu są wysokie temperatury powietrza. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności pytają sąsiadów o kamery. Jeden z nich obchodzi dom z prawej strony i przechodzi furtką za dom, gdzie znajduje się niewielki zadaszony taras ze stołem i 4 krzesłami. Dalej niewielki ogród z rozłożystym drzewem i mała kamienna fontanna. Pod ścianą ustawiony grill. Żadnych oznak walki. Zagląda przez okna do środka i dokładnie je ogląda. Nic jednak nie wskazuje na to, że doszło do włamania. Przyjeżdżają także funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego. Zasada jest prosta. Policja bada miejsce zbrodni, ale nie dotyka ciała.
to robota koronera. Miejsce zostało zabezpieczone taśmami wokół domu, a na miejscu nie gromadzą się gapie. Kończy się także statyczna faza śledztwa, czy też ujawnianie śladów, a zaczyna dynamiczna. I tu uwaga, statyczna faza śledztwa to oględziny miejsca, gdzie doszło do zbrodni, czyli oględziny przestrzeni zamkniętej lub otwartej, która jest oznaczona jako miejsce zbrodni. Topografia. Dynamiczna faza śledztwa, czy też ujawnianie dowodów, to etap, w którym jest zaangażowane wiele jednostek, w tym na przykład specjaliści z dziedziny medycyny sądowej czy też informatyki. Na tym etapie odbywają się dokładne oględziny zwłok oraz gromadzenie nagrań wideo, przesłuchiwanie świadków i tym podobne. Wykonywane są wszystkie te czynności, które prowadzą już do ustalenia przyczyny śmierci i ujęcia sprawcy. W wydziale kryminalnym pracuje kilka zespołów sześcioosobowych, którym przewodzą koordynatorzy. Przydział zespołów do sprawy następuje losowo. Pani detektyw otrzymała powiadomienie tekstowe z numerem sprawy i adresem, pod którym miała się zjawić. W ślad za tą wiadomością reszta zespołu również otrzymała powiadomienia i wszyscy zjawili się na miejscu zdarzenia. Detektywi śledczy odtwarzają poranek Denata poprzedniego dnia dzięki znalezionym w koszu na śmieci rachunkom. Udają się do sklepu, gdzie robił zakupy i proszą o udostępnienie nagrań z tego dnia. Okazuje się, że sąsiedzi z naprzeciwka mają zamontowaną kamerę, która monitoruje skwerek, na którym znaleźli Denata. Cofają się do 2 września 2022 roku i odkrywają, że na kilka minut przed tym, jak Jeffrey wrócił do domu, w krzakach ukryła się dziwna postać w pomarańczowej kurce, jak na budowę, słomkowym kapeluszu z dużym rondem a la sombrero, szarej sportowej torbie na ramieniu, czarnych rękawiczkach i szarych butach do tenisa. Kiedy Jeffrey przyjechał i otworzył garaż, prawdopodobnie zauważył sprawcę lub sprawca zwabił go w to miejsce wołaniem. Później przez 2 minuty w krzakach widać szamotaninę. W końcu postać w kapeluszu opuszcza krzaki i odchodzi. Jako że monitoring posiadłości w Las Vegas jest powszechnym zjawiskiem, więc oficerowie Wydziału Śledczego rozpytują sąsiadów na ulicy, czy ci mają zamontowane kamery. Oczywiście jakość nagrań jest różna. Niektóre filmy są bardziej wyraźne, inne mniej, jedne można powiększyć, a inne nie, ale pomarańczowej kurtki i słomianego kapelusza nie sposób nie zauważyć na monitoringu. Nawet z daleka i nawet jeżeli film jest czarno-biały. Strój dobrany dosyć niefortunnie, a może i celowo, idąc krok po kroku za sprawcą, docierają do kolejnych nagrań. W niedzielę 4 września 2022 roku detektyw do spraw korupcji w administracji publicznej dzwoni do swojej koleżanki z Wydziału Zabójstw i mówi, że zna kogoś, kto potencjalnie mógłby być zainteresowany śmiercią Jeffrey'ego. Ma go aktualnie na podglądzie i to znany medium Robert, który może nie lubić Jeffrey'ego za to, co pisał o nim w mediach. Tego samego dnia, 4 września 2022 roku, pojawia się pierwsza informacja o śmierci Jeffrey'ego. Wstrząsa ona całym miastem. Już nie tylko media lokalne, ale także krajowe mówią na ten temat, ponieważ ofiara to szanowany dziennikarz, do tego lubiany w lokalnej społeczności. Rano ulubiona koordynatorka Roberta wybiera się do biura, ponieważ przed przeniesieniem do nowego miejsca pracy 17 września musi przekazać swoje obowiązki. Do końca następnego tygodnia musi opisać statusy 60 prowadzonych przez nią spraw, aby móc je przekazać innym pracownikom. Jak co dzień rano ogląda wiadomości i wtedy dowiaduje się o śmierci reportera. O godzinie 7:08 pisze wiadomość do Roberta o treści: o Boże, Jeffrey nie żyje. Dołącza screenshot z wiadomości prasowej znalezionej w internecie, w której redakcja zatrudniająca ofiarę pisze o tym, że ich kolegę znaleziono zamordowanego obok jego domu. O godzinie 9:24 pisze kolejną wiadomość. Nie pracuję dzisiaj. Nie chcę być w biurze sama. Wolę być z tymi zwariowanymi kobietami niż teraz sama. Kobieta jest przerażona zdarzeniem i boi się o swoje bezpieczeństwo. 5 września 2022 roku funkcjonariusze zlecają mediom publikację zdjęcia podejrzanego w dziwacznym przebraniu. Wtedy biuro
biuro policji Metro zalewają liczne telefony z informacjami na temat potencjalnego sprawcy. Póki co żadne z nich jednak nie wskazuje podejrzanego. Jednak jest coś, co może doprowadzić do ujęcia sprawcy. W laboratorium kryminalistycznym wykrywają obecność obcego materiału DNA pod paznokciem ofiary. Problem tkwi jednak w tym, że nie widnieje on w policyjnej bazie danych, co świadczy o tym, że osoba nie była nigdy karana i badana na zlecenie policji. Po dalszych działaniach prowadzonych przez Wydział Zabójstw pojawia się dodatkowy film, na którym wskazano pojazd, którym poruszał się sprawca. Policja dowiaduje się, że mają do sprawdzenia 67 potencjalnych posiadaczy samochodu tej marki. Jednak 5 września 2022 roku realtor mówi śledczym, że już po ich pierwszej publikacji filmu, na którym widział chód podejrzanego, przypuszczał, że zna tego człowieka. Ale kiedy opublikowano samochód, podejrzewa już z większą pewnością, że to Robert. Toż druga osoba, która wskazuje na niego. Twierdzi, że widział go kiedyś, kiedy przyjechał do supermarketu dokładnie takim samym samochodem, jaki pojawił się na drugim opublikowanym przez policję filmie. Ten sam świadek nie omieszka także się podzielić tym przekonaniem ze swoim kolegą z policyjnej jednostki specjalnej. Tego samego dnia Robert montuje nad garażem monitoring i w samo południe instaluje na swoim telefonie aplikację do obsługi kamer. Natomiast niemalże 4 godziny później, o godzinie 15:59, do Roberta wysyła wiadomość tekstową jego ulubiona koordynatorka. Robert, cholera, nie jeździ swoim samochodem w okolicy przez jakiś czas. Niemalże od razu, bo o godzinie 16:00 Robert odpisuje. Wow, to wariactwo. Kobieta minutę później wysyła kolejną wiadomość. Proszę, powiedz mi, że twój samochód nie jest tego koloru. W domyśle tego ze zdjęcia, opublikowanego przez policję. Robert odpisuje po minucie. Jest taki sam, jeśli nie identyczny. Po kolejnej minucie kobieta odpisuje. Panikuję, Robert. Robert wysyła kolejną wiadomość. Mój samochód ma taki sam wzór kół. Później były jeszcze dwie wiadomości wymienione pomiędzy Robertem a kobietą, w których Robert powiedział, że w gazecie piszą, że są jakieś różnice pomiędzy tylnymi i przednimi kołami. Ona odpowiada, kurczę, te auta są identyczne. Kolejnego dnia, 6 września 2022 roku, śledczy, jak zaplanowali wcześniej, obserwują Roberta w związku z toczącym się śledztwem dotyczącym rzekomego przyjmowania przez niego łapówek. Pani detektyw, która prowadziła obserwację z samochodu i robiła zdjęcia Robertowi, zaraportowała, że w zasadzie były administrator publiczny przesiedział ten dzień w domu, ale wymył z zewnątrz 3 samochody, co zajęło mu 2,5 godziny. Do godziny 2 w nocy w środę, 7 września 2022 roku, policjanci mają już wszystkie możliwe nagrania z monitoringów miejskich i przydomowych. Śledzą trasę przejazdu samochodu podejrzanego i w ten sposób docierają w okolice, w których mieszka Robert z rodziną. Pani detektyw prowadząca śledztwo wnioskuje do sądu o nakaz zatrzymania Roberta w celu pobrania od niego wymazów do badania DNA, wykonania zdjęć ciała bez ubrania oraz skonfiskowania jego telefonu komórkowego. Nakaz przychodzi bardzo szybko i o godzinie 7:23 patrol policyjny Metro jedzie do domu Roberta i zatrzymuje go. Do pojazdu patrolującego dosiada się pani detektyw i informuje Roberta o tym, co się będzie z nim działo w przeciągu kolejnych kilku godzin. Udaje jej się załatwić szybką analizę pobranych wymazów DNA, które laboranci obiecują odesłać w przeciągu kilku godzin. Funkcjonariusze wykonują Robertowi szereg zdjęć z profilu, po czym zabierają od niego ubranie. W zamian otrzymuje klapki typu japonki i biały kombinezon. Zabierają mu także telefon komórkowy, aby zbadać jego zawartość. Śledczy informują zatrzymanego o tym, że pod jego domem czekają na niego dziennikarze. Robert zostaje zawieziony do swojego domu pomiędzy godziną 15:30 a 16:30 i wchodzi do niego przez garaż w jednorazowym ubraniu, który otrzymał od policjantów, pytany przez reporterów o miniony dzień. Na policję trafiają również wyniki analizy porównawczej próbek DNA sprawcy i tych znalezionych pod paznokciami ofiary. Okazują się być takie same. Policja przystępuje do zatrzymania Roberta, ale ten barykaduje się w łazience i rani, co ma znamiona próby samobójczej. Pani detektyw
dowodząca śledztwem, wzywa na miejsce negocjatora, którym okazuje się znany zarówno jej, jak i Robertowi, a także jego współpracownikom, detektyw do spraw korupcji w administracji publicznej, który jest także przeszkolony do tego typu zadań. Przez 2 godziny rozmawia z Robertem, aby doprowadzić go do stanu, w którym mężczyzna będzie racjonalnie myślał. Jest monitorowany kamerą przymocowaną do drona. Robert zostaje aresztowany o godzinie 19. Jako że mężczyzna się okaleczył, został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala. Myślicie, że to koniec tej historii? Nie. O godzinie 19.30 na posterunek policji dzwoni kobieta, która 28 sierpnia 2022 roku widziała podejrzanego osobnika w parku. Przypominał tego, którego wizerunek opublikowano w telewizji. Czyżby policja się pomyliła? Nie. Ten trop policja uznała za bezwartościowy dla prowadzonego przez nich śledztwa. Dlaczego? W domu Roberta pod sofą znaleziono buty sportowe, dokładnie takie same, jakie miał na sobie sprawca, którego zarejestrowały kamery monitoringu. Jeden z nich miał odcięty przód i ten przód był pocięty na kawałki i zapakowany w foliowy worek. W garażu znaleziono torbę sportową, taką samą, jaką miał sprawca, i słomiany kapelusz, również pocięty na kawałki, jednak wciąż posiadający cechy kapelusza, który miał na sobie sprawca. Do tego z telefonu Roberta wyciągnięto szereg zrzutów z ekranu, kiedy sprawdzał na mapie internetowej zdjęcia okolicy, w której mieszkał Jeffrey. Znalazły się także 2 zdjęcia jego butów z dnia morderstwa i zdjęcie monitora komputera z pracy, na którym były informacje o tym, jakim samochodem poruszał się reporter. 8 września 2022 roku policja weszła do biura administratora publicznego i zarekwirowała komputer, którego monitor z wynikami wyszukiwania pojazdów był fotografowany przez Roberta. Ustalono także wszystkie daty logowania do komputera. Robert został osadzony w areszcie bez możliwości wpłacania kaucji, czyli od 7 września 2022 roku około godziny 19 nie mógł opuszczać już aresztu, a co za tym idzie, wrócić do pracy. 5 października 2022 roku na rozprawie cywilnej usunięto go ze stanowiska administratora publicznego. Na jaw wychodzi także jego incydent z 2020 roku, kiedy to policja interweniowała w jego domu w sprawie awantury rodzinnej. Film z kamery nasobnej został opublikowany przez media w internecie. Zanim doszło do procesu sądowego w 2024 roku, należy dodać, że śledztwo prowadzone w sprawie przyjmowania przez Roberta łapówek zostało zakończone i niczego nie wykazało. Robert przestał być podejrzanym. Śledztwo wszczęte na jego wniosek zostało również zakończone i niczego nie wykazało. Choć działania były podejrzane, ale nie nielegalne. 17 maja 2024 roku kobiety według nich nękane przez Roberta wniosły pozew do sądu przeciwko swojemu byłemu szefowi. Nie ma jeszcze wyników tego postępowania. Proces Roberta ruszył 14 sierpnia 2024 roku i zakończył się 28 sierpnia 2024 roku. Podczas procesu obrona przedstawiła dodatkowy dowód w postaci przesłuchań świadka kobiety, która widziała w parku podobnego mężczyznę do tego, który zabił Jeffrey'ego. Do tego pokazał ławie przysięgłych dodatkowy film wideo, którego nie pokazano im wcześniej, a mianowicie zbliżenie kadru na kierowcę prowadzącego samochód, którym jechał sprawca. Mężczyzna siedzący w samochodzie miał widoczne włosy i okulary i inny profil twarzy niż Robert. Robert nie ma w ogóle włosów na głowie. Jaką linią obrony przyjął były administrator publiczny? Przede wszystkim cały czas twierdził, że jest niewinny i że został wrobiony przez firmę, na którą doniósł na policję. Twierdził, że tego poranka o godzinie 8 rano rozmawiał ze swoim dzieckiem, później wyszedł na spacer, a kiedy z niego wrócił, o godzinie 12.09 pojechał swoim samochodem na siłownię.
Oskarżyciel odrzucił tę wersję wydarzeń, stwierdził, że oskarżony zostawił celowo telefon w domu, aby nie namierzono jego pozycji w okolicach miejsca zamieszkania ofiary, że dostawał wiele wiadomości, na które nie odpowiadał. Bardzo wiele z nich było spamami, a jedno istotne od jego żony około godziny 10, która zapytała Roberta, gdzie jest. Ten twierdził, że na spacerze, ale oskarżyciel twierdził, że nie, że wówczas przymierzał się do zabójstwa Jeffrey'ego. Robert znów odparł, że na wiadomości typu spam również nie musiał odpowiadać, a kiedy pisała do niego żona, akurat spacerował po okolicy. Robert twierdził również, że odzież należąca do sprawcy została podrzucona w jego domu przez policję. Oskarżyciel powiedział, że to nie wchodzi w grę, ponieważ podczas przeszukania jego nieruchomości w domu była jego żona. Robert twierdził, że w samochodzie nie znaleziono żadnych śladów krwi ofiary. Podłoże, na którym zabił ofiarę, było przesiąkające, a do tego idąc później do samochodu po suchym betonie, po prostu wytarł potencjalne ślady. Robert powiedział, że nie wie, skąd wzięły się u niego materiały typu zdjęcia z mapy internetowej i inne tagi, świadczące o tym, że rozpoznawał teren, w którym mógłby zaatakować Jeffrey'ego. Robert uważał, że nie wie, skąd się wzięło jego DNA na ciele ofiary, zwłaszcza, że na jego ciele nie znaleziono żadnych uszkodzeń oprócz skaleczenia palca. Oskarżony wyjaśnił, że odcinał nożyczkami czubek zatyczki kleju szybko schnącego. Obrona powiedziała, że badania DNA były wykonane przez stażystów, a do tego policja nie pamięta, kto zabezpieczał próbki u ofiary. Tym samym wyjaśnił także ślady krwi, które znalazły się na nożyczkach, które znaleziono w domu Roberta i potraktowano jako potencjalne narzędzie zbrodni. Obrona w mowie końcowej podważyła zdjęcia przedstawione przez oskarżyciela, w których interwał czasowy pomiędzy godziną wyjazdu Roberta samochodem z okolicy, w której mieszka, a godziną powrotu wynosiły 2 minuty. Tak przynajmniej zarejestrowała kamera monitoringu, czyli wskazywało to na to, że logistyka i samo zabójstwo trwały 2 minuty, co było oczywiście niemożliwe. Oskarżyciel twierdził, że w kieszeni ofiary znaleziono kluczyki od samochodu i portfel z pieniędzmi, więc zabójstwo nie miało motywu rabunkowego. Za to obrona uznała, że utrata pracy też nie jest motywem do zabójstwa. Jeffrey codziennie pisał artykuły o korupcji i różnych nieprawidłowościach, o niebezpiecznych ludziach, politykach, narażając ich na straty. Reporter i jego praca były niewygodne dla wielu, nie tylko dla Roberta. Tutaj obrona przedstawiła dowody w postaci nieujawnionych podczas rozprawy i według obrony ignorowanych przez policję nagrań wyciągniętych z telefonu Jeffrey'ego. To nagrania zapisane w telefonie z 2021 roku i z lutego 2022 roku, w których słychać, jak ktoś grozi dziennikarzowi. Policja uznała jednak, że te nagrania pochodzą prawdopodobnie od jakiegoś ekstremisty politycznego, a dodatkowo ustalają, że nie wiedzą, kiedy powstały same nagrania, tylko wiadomo, kiedy zostały zapisane na telefonie ofiary. Oskarżyciel przedstawił wersję wydarzeń, że Robert 2 września o godzinie 9 rano wyjechał samochodem swojej żony i przejechał około 10 km w okolice, gdzie mieszkał Jeffrey, co zanotowały kamery monitoringu. Zaparkował na sąsiedniej ulicy i poszedł pieszo do jego domu, po czym ukrył się w krzakach i czekał na swoją ofiarę. Kiedy zauważył, że Jeffrey wrócił do domu, zwabił go w krzaki i zamordował, co trwało 2 minuty. Zadał mu rany ostrym narzędziem 9 razy, przebijając płuco i serce, czyli fachowo uszkadzając w zasadzie jedne z najważniejszych organów. Potem poszedł pieszo do samochodu i wrócił jeszcze raz samochodem, parkując przed jego domem. Obejrzał porzucone ciało ofiary i odjechał. Wrócił do domu około godziny 11:51. Był w tej okolicy widziany na kamerach monitoringu. Przesiadł się do swojego brązowego auta i pojechał na siłownię, gdzie zalogował się o godzinie 12:09. Oskarżony przypomniał ławnikom, że sprawa nie dotyczy korupcji,
burzy medialnej wokół Roberta, jej sprawiedliwości bądź jej braku, ale po prostu morderstwa. Ława przysięgłych uznała Roberta winnym morderstwa pierwszego stopnia z wykorzystaniem śmiercionośnej broni na osobie powyżej 60 roku życia. Uznali, że było to morderstwo z premedytacją i że było popełnione w okolicznościach, kiedy sprawca czyhał na ofiarę. Sąd skazał go na wyrok od 20 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Jak już wyjaśniłam w poprzednim odcinku, to oznacza, że Robert będzie mógł się ubiegać o przedterminowe wyjście na wolność dopiero po 20 latach. Rodzina sprawcy prosiła sąd o łagodny wymiar kary, aby pozwolić ojcu być ojcem. Matka również przyznała, że kocha swojego syna i bardzo dużo mu zawdzięcza. Rodzina ofiary opowiedziała, jak bardzo poczuła się zdruzgotana po śmierci Jeffrey'ego i to, jakim był wspaniałym rodzinnym człowiekiem, oddany swoim bliskim i swojej pracy. Wspominali go z uśmiechem na twarzy. Widać było, że rodzina była ze sobą zżyta i to właśnie dzięki Jeffrey'emu wszyscy krewni przenieśli się z Wisconsin do Nevady, aby móc żyć blisko siebie. Zbrodnia, która została popełniona, zasługuje na potępienie. Tutaj nie ma usprawiedliwienia. Czekam także na werdykt sądu w sprawie złego traktowania pracowników przez byłego urzędnika. Dam znać, jak będzie coś wiadomo w tej sprawie. Jednak zupełnie odchodząc już od sprawy Roberta, a spoglądając bardzo ogólnikowo na kwestię internetu, widzimy, jak ogromna jest jego siła. To warto pamiętać, że jedna fałszywa, ale sensacyjna wiadomość, do tego wielokrotnie powielona, ma większą siłę przebicia niż szczere sprostowanie czy nawet wyznanie. I tak jak sam Robert zauważył, nawet raz opublikowana wiadomość będzie krążyć po świecie przez wiele lat. To wystarczy, aby zniszczyć człowieka. Czy też macie takie odczucia? Uważajcie więc na siebie we wirtualnym świecie. Materiał powstał na podstawie zeznań świadków, mów wstępnych i końcowych prokuratora i obrony. Do zagłębienia się w temat zainspirowały mnie materiały telewizji sądowej i magazynu Las Vegas Review Journal. Treści korespondencji są mojego przekładu. Dziękuję za wysłuchanie podcastu, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o sprawie i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Pozostań ze mną, bo mówię o tym, co było. Aleksandra Jagiełło.